Fitness czy koncert? Teatr czy kino? Wysłuchajcie, jakie propozycje wydarzeń mamy dla Was w najbliższym czasie w Mysłowicach i wybierzcie najlepszą formę rozrywki dla siebie. Jest to program Nie Przegap, Magdalena Warchoł, witam serdecznie. 27 lutego, niedziela, Hala Mosir, godzina 10. Weź udział w maratonie fitness, który potrwa do godziny 13. Zapowiada się prawdziwa taneczna bomba. Co godzinę inny styl ćwiczeń. W ruchu wszystkie partie mięśniowe i dużo zabawy. Nie zastanawiaj się i spędź aktywnie ostatni dzień ferii. Wstęp wolny. Wieczorową porą w niedzielę zapraszamy na spektakl pod tytułem Tresowany mężczyzna w wykonaniu AW Teatr. Sztuka na podstawie bestsellerowej powieści zapowiada się bardzo zabawnie. Wspaniała reżyseria, znani aktorzy już w najbliższą niedzielę w MOK-u przy ulicy Laryskiej o godzinie 19. Bilety do nabycia na kubilecik.pl. Koncert Teresy Werner, artystki takich hitów jak Miłość jest piękna czy Dałabym ci dała, odbędzie się 3 marca o godzinie 19 w Mysłowickim Ośrodku Kultury na ulicy Grunwaldzkiej. Bilety do nabycia na portalu kubilecik.pl. Zachęcamy do spędzenia czasu w naszym mysłowickim kinie, czyli w Go Kino, gdzie jest wiele propozycji filmowych dla każdego. Możecie również dzięki udziałowi w naszym konkursie zdobyć podwójne zaproszenie do kina. Wystarczy w komentarzu napisać, który film Was interesuje i dlaczego. A teraz zapraszam na najnowsze premiery Go Kino. Mój dług to scenariusz, który ma opowiedzieć o dalszych losach Sławka Sikory zaraz po przyznaniu się do winy, czyli czasy z życia więziennego głównego bohatera. To niesprawiedliwe, Sławek. Oskarżeni otrzymują wyrok po 25 lat pozbawienia wolności każdy. Jak się ma kogoś na wolności, to żyjesz tylko od widzenia do widzenia. Żeby przeżyć, nie możesz ufać nikomu. Przetrwamy to razem. Nie marnuj sobie życia ze mną. Ja nie wiem, kim będę, jak stąd wyjdę. Jutro krzyczy do nas siema, dzisiaj wali nas po mordzie. Wczoraj to historia... Jest szansa na ułaskawienie przez prezydenta. Nasze życiorysy już pisały się spokojnie. Strasznie zakręcona rodzinka powraca na wielki ekran. Potworna rodzinka 2. Film animowany dla dzieci, a wszystko co musicie wiedzieć to to, że będzie zabawnie, przygodowo i bardzo potwornie. Księżcy powracają. Teraz wymiatamy! A z nimi plejada potwornych gwiazd, jak King Kong i Yeti. Tatuś znalazł ziomala, ale obciach. W komedii Potworna rodzinka 2. W kinach. Z miłości do mody to nic innego jak komedia, której akcja toczy się w samym sercu paryskiej mody z udziałem projektanta Christiana Diora. Losy dwóch kobiet o zupełnie odmiennych charakterach. Moda, flesze, relacje, styl, marzenia, wyzwania – to wszystko w najnowszej francuskiej produkcji. Tout le TDA t'épanouit en fait. Donnons un métier qui a ce pouvoir de fabriquer un peu de beauté. Pour le geste. Pour la beauté du geste. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.